Nie wiem, co robić. Co robić? Bo wybory się zbliżają. Boże, żeby tej Polski nie sprzedali. Przecież czyhają, Unia Europejska już czyha, żeby nas wchłonąć. Ta niemiecka Unia Europejska, przecież to jest niemiecka. No przecież ja nie uprawiam żadnej polityki, to gołym okiem widać, nie? Tak, żeby nas zrobić taki. Nie udało się tamtym, nie udało się w czasie II wojny, nie udało się później, no to teraz. Karabinami nas nie załatwili, obozami nas nie załatwili, to euro, jak oni mówią, czyli euro. I damy wam, nie damy, damy wam, nie damy. Zrobicie to, czy nie zrobicie? Daj tak, a ci Polacy podzieleni i tacy w Polsce też są tacy, co tak, koniecznie to euro. To takie sprzedawczyki, no. Honoru to nie ma, godności nie ma. Dlaczego to mówię? Nie po to, żeby kogoś potępiać, tylko po to, żebyśmy rozmawiali ze sobą i sobie tak uświadomili różne rzeczy. I po to jest też Radio Maryja.